Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Warto poświęcić czas, bo przed nami pasjonujący mecz. Dzisiejsze spotkanie będą dla Państwa komentowali Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Będziemy dzisiaj mieli przyjemność komentować dla Państwa międzynarodowy mecz towarzyski, gdy stawką nie są punkty, zespoły mogą zagrać odważniej. Mecz, Jacku, zapowiada się bardzo obiecująco. Spodziewam się dobrej gry, zwłaszcza w defensywie. No i czekam z niecierpliwością na piękne bramki. No i spójrzmy na skład Polaków. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia wbiegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. W grę o zbliżonych regułach do piłki nożnej grano w Chinach już 2300 lat temu, za czasów panowania dynastii Han. Nazywała się Tzu Chu i wykorzystywano w niej skórzaną piłkę wypełnioną pierzem. Również z Chin pochodzi pierwszy zapis dotyczący piłki. Odniesienia do tej gry znaleziono w pismach datowanych na drugą połowę V wieku naszej ery. A teraz przyjrzyjmy się składowi gości. Po drugiej stronie boiska, co ciekawe, też widzimy ustawienie 4-5-1. Czy możemy mówić o defensywnym nastawieniu? Zdecydowanie nie. Tutaj również co najmniej dwóch pomocników będzie myśleć głównie o atakowaniu. Na papierze jeden napastnik nie wygląda groźnie, ale to złudzenie. Obaj trenerzy zdają sobie z tego sprawę. Kamil Jóźwiak. I Lewandowski przy piłce. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Ten strzał może im dać prowadzenie. Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Wcisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ależ rajd w jego wykonaniu. Uciekł obrońcom. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy, zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Forsell. Grzegorz Krychowiak. Ale sprytne, prostopadłe zagranie. To musi być gol! Radecki broni, ale jeszcze gramy.
Zobaczymy, co teraz zrobi. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. No, mogą teraz skarcić rywali. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filippo Inzaghi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonego. Pukki. Forsell. Sparw. Powinien dośrodkować. Raitala. Co teraz zrobi? Będzie okazja do kontry. Minął obrońców, biegnie na bramkę. To musi być gol. Piłka w siatce, haha. Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili czasu po przechwycie, od razu poszli z kontrą. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Golkiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Koronkowa akcja ofensywna. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Ciekawe, jak to rozwiąże. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Sparw. Raitala. Forsell. Czysto odebrał tę piłkę. Atak nie powiódł się. Mają teraz szansę na kontratak. Ale świetna szansa teraz. To jest ta chwila. Kontra, palce lizać. Wykończenie też. Niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku, a Lewandowski spojrzał, jak jest ustawiony bramkarz i strzelił przy krótkim słupku, praktycznie nie do obrony. Jest 4-0, obrona kompletnie rozmontowana. Zapowiada się w tym meczu na pogrom. Klich, Sebastian Szymański. Po pierwszej połowie można powiedzieć, że mamy całkowitą dominację jednej reprezentacji. Masz absolutną rację. Nie mają litości dla przeciwnika, chociaż to przecież tylko mecz towarzyski. To jest dziś dzień Roberta Lewandowskiego. Biega wszędzie, pracuje za dwóch, a piłka klei mu się do nogi. Jak na razie występ na piątkę z plusem. Nie da się ukryć, że gra dziś bardzo dobrze, a przede wszystkim skutecznie. Grafika pokazywana nam teraz przez realizatora...
Rozpoczynamy drugie 45 minut. Klich. Lewandowski. Przed nim tylko bramkarz. Bramka wisi w powietrzu. Oj, niecelnie. A do zwiększenia różnicy bramkowej potrzeba... Chyba trochę więcej. Sparw. Znowu celne podanie tego zawodnika. Fantastycznie teraz zastawia się z piłką. Już blisko pola karnego. Dobrze się teraz zastawia. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Polacy przejmują piłkę. Ma piłkę, co teraz zrobi? Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Sparw. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Nie będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pokonuje z piłką kolejne metry. I po odbiorze strata piłki. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Milik. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Fantastyczny występ. Strzelił już trzecią bramkę. Ciekawe, czy zadowoli się hat-trykiem, odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony, ale Lewandowski podjął szybką decyzję i umieścił piłkę w siatce przy bliższym słupku, chyba zaskakując nieco bramkarza. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klas jest ogromna. Kamil Glik. Gwizdek spalony. Robert Lewandowski. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje!
Na powtórce widać, że bramkarz nie miał tu większych szans. Z takiej odległości ciężko spudłować. Bramka bardziej na konto obrony, która nie powinna była dopuścić do takiej sytuacji. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Ponownie celnie podaje. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Kędziora. Grzegorz Krychowiak. Krzysztof Piątek. Do końca meczu pozostało 8 minut. Niestety strata piłki. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Milik. Teraz Robert Lewandowski. Pukki. Zbliża się do pola karnego. Piękne podanie górą. Stracili teraz piłkę. I piłkę przejmują rywale. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. I to by było na tyle. Zespół gospodarzy, wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców, odnosi zwycięstwo. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadanie.